dojeździć pewnie do pierwszych śniegów. Cieszę się, że przynajmniej nie słyszałem o tym, żeby ktoś miał poważne wypadki, żeby coś się wydarzyło złego, że ten sezon był bezpieczny i myślę, że to jest najważniejsze przesłanie dla nas wszystkich i mam nadzieję, że spotkamy się oczywiście w pierwszych dniach wiosny już na otwarciu sezonu motocyklowego, ale zanim to nastąpi, to oczywiście dzisiaj jeszcze wszystkich zapraszamy na mszę świętą o godzinie 12:30 w kościele świętej Anny, a później wszyscy, którzy będą chcieli na 14:30, tam właśnie Centrum Rozkoszy zaprasza nas wszystkich na kiełbaskę, na jakiś uczęstunek, więc zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie. Ja ze swojej strony chciałem serdecznie wszystkim motocyklistom życzyć szerokiej drogi i żebyście w tym sezonie, który się zacznie, też przyjechali, myślę, że dużo liczniej, dobrych wypraw. Teraz zima, więc będziemy montować nasze filmy motocyklowe. To wszystko przed nami, być może niektórzy będą nowe maszyny zakupywać, a my z naszej strony będziemy robić wszystko, żeby motocykliści w Białej Podlaskiej czuli się jak najlepiej. Wszystkiego dobrego i dziękuję bardzo. Jest to symboliczne już 9. bialsko-podlaskie zakończenie sezonu motocyklowego, tradycyjne. Spotykamy się, żeby podsumować ten sezon, poopowiadać jak to było, zaplanować jak ma być, przygotować się do jubileuszowego 10. bialsko-podlaskiego rozpoczęcia sezonu motocyklowego i po prostu powymieniać uwagi, poglądy, popodpatrywać sprzęty, co kto ma, co nowego, coś ciekawego. Widzę tutaj nietypowe różne pojazdy się zebrały. Jeszcze nie mamy ostatecznego podsumowania tego roku, ale porównując do roku ubiegłego, więc ubiegły rok był niekorzystny dla motocyklistów polskich, ponieważ przybyło wypadków, przybyło ofiar śmiertelnych i rannych. Jak będzie w tym roku? Zobaczymy. Początek nie wyglądał najlepiej, no bo niektórzy nie wytrzymali, ruszyli zbyt ostro i skończyli ostro.